Będę mówiła trochę przecieszonym głosem, dlatego że moja mała śpi. Nie chciałabym jej obudzić, a chciałabym się z wami podzielić kolejną częścią serii jak dobieramy sobie partnerów. Na czym to dobieranie partnerów polega? Mamy ze sobą 3 live'y, które myślę, że dały wam ogrom wiedzy, ale ogrom też szerszego spojrzenia na relacje między ludźmi. Pozwoliły wam one spojrzeć troszeczkę poza wewnętrzne krzywdy i rany, z którymi najczęściej ludzie dorośli wchodzą w takie relacje. Dzisiaj chcę wam powiedzieć o jednej z wielu, ale takiej bardzo mocnej, ogromnie mocnej różnicy w relacji, kiedy zaczynamy tę relację budować nie z poziomu skrzywdzonych dzieci, a z poziomu uwolnionych przeszłych ran, uzdrowionych przeszłych ran, uzdrowionego dzieciństwa. Oczywiście mając w pamięci, że tak naprawdę do końca nigdy nie kończy się nasza podróż. Nie jest to w ten sposób, że w pewnym momencie przestajemy ze sobą cokolwiek robić, możemy spocząć na laurach. Bliższe jest to temu, że zupełnie inaczej w pewnym momencie podchodzimy do tych procesów. Dzisiaj chcę powiedzieć wam o jednej największej różnicy i to jest taka różnica, która sprawia, że kiedy o niej słyszymy, pojawia się coś niezwykłego w nas. Tak jak opowiadałam w poprzednich live'ach, kiedy zaczynamy tworzyć relacje i kiedy mamy nieposprzątaną przeszłość, to wchodzimy z ogromnym bagażem, z wewnętrzną pustką emocjonalną, z wieloma ranami, z wieloma oczekiwaniami względem drugiej osoby. I to wszystko jest taką bardzo dużą, gęstą zupą, która sprawia, że tak naprawdę mamy do czynienia z dwójką dzieci, wewnętrznych dzieci, emocjonalnych dzieci. I na ogół tak wyglądały wszystkie relacje, zapewne wasze, jak i moje, a właśnie z takiej perspektywy były zawierane, z prostej przyczyny, nie mając świadomości tego, jak te mechanizmy wyglądają. Po prostu nie zastanawiamy się nad tym, po co my w te relacje wchodzimy. Wchodzimy, bo wszyscy wchodzą, szukamy tego, czego nam brakuje, pragniemy dopełnienia i wydaje nam się, że jedynym kierunkiem to jest to, byśmy dostali to od drugiej osoby. W momencie wejścia w proces, w uzdrowienie siebie, w pracę wewnętrzną zaczynamy odkrywać, że to nie tędy droga i że tak naprawdę wiele z tych naszych pragnień, wiele z tych naszych oczekiwań to jest coś, co dotyczy naszych wewnętrznych dzieci i że możemy w pełni dać sobie to sami. W momencie, w którym damy to sobie, zaczynamy stawać się dojrzali emocjonalnie, zaczynamy zupełnie inaczej postrzegać drugiego człowieka. I wówczas jesteśmy w stanie zacząć budować inną jakość relacji. Na czym ta inna jakość relacji polega? Pierwszą rzeczą, która bardzo mocno mnie uderzyła i nie ukrywam, że wprawiła wręcz w takie wow, szok, zaniemówienie, a potem ogromną wewnętrzne pragnienie, takie głębokie pragnienie na poziomie serca, że to jest właśnie to. To jest właśnie to, czego pragnę w takiej relacji. Ta różnica polega na tym, że dwoje ludzi, dwoje osób, a nawet jedna już w danej relacji zrobi różnicę, kiedy emocjonalnie będzie miała w sobie dojrzałość. I ta dojrzałość emocjonalna polega na tym, że dana osoba bierze 100% odpowiedzialności za swoje emocje i załatwia te emocje i ogarnia te emocje sama, bez przerzucania ich na drugą stronę. I moment, w którym zaczynamy w ten sposób patrzeć na relacje i zaczynamy w ten sposób podchodzić do drugiej osoby, czyli ja biorę 100% odpowiedzialności za moje emocje i nie przerzucam niczego na drugą stronę, tylko zajmuję się swoimi emocjami i sprawdzam, co się tak naprawdę dzieje, to jest moment, w którym zaczynamy wkraczać w emocjonalną dojrzałość i jesteśmy wówczas w stanie zupełnie inaczej komunikować się z drugą osobą. Jesteśmy w stanie inaczej z nią rozmawiać o tym, co czujemy. Jesteśmy w stanie inaczej postrzegać to, co się z nami dzieje. Jesteśmy w stanie zatrzymać się, zrobić taki stop, pobyć ze sobą, zajrzeć głęboko, skąd te emocje płyną, czego ja tam nie widzę, czego nie dostrzegłam, co przeoczyłam, co chciałam przerzucić albo przeforsować, żeby otrzymać od drugiej osoby. I dopiero kiedy te emocje są uwolnione i uporządkowane, jesteśmy w stanie rozmawiać z drugą osobą i ta rozmowa wtedy zupełnie inaczej wygląda. Ponieważ wszystkie emocje, te, które czujesz, to są emocje ciebie wewnętrznego lub ciebie wewnętrznej. To, co się natomiast najczęściej dzieje, a co było moim jakby pierwszym początkiem w ogóle pracy z emocjami, to, że bardzo często nie rozróżniamy, co jest emocją, a co jest uczuciem. I pamiętam, że dla ułatwienia, aby w łatwy sposób to odnaleźć, w jaki sposób ta różnica polega, na czym ta różnica polega, ponieważ my tej różnicy na co dzień nie dostrzegamy, najprostszą rzeczą było zadanie sobie pytania. I to pytanie polegało na tym, że kiedy pytasz siebie, co czuję, to odpowiedzią najczęściej jest emocja. Ale kiedy pytasz siebie, jak się czujesz, to odpowiedzią wielce prawdopodobne będzie uczucie. Teraz to malutkie słówko się powoduje, że bardzo często odpowiadamy, w odpowiedzi płynie coś, co leży po drugiej stronie. Czyli jeżeli ktoś mnie zapyta, jak ja się czuję, ja powiem, że czuję się zawiedziona, to znaczy, że nie biorę odpowiedzialności za te emocje, ponieważ zawód sprawił ktoś, czyli to ktoś jest odpowiedzialny za to, co ja czuję. Kiedy powiem, że czuję smutek, jestem w stanie 100% wziąć odpowiedzialności za daną emocję, ponieważ to ja czuję ten smutek. Jeżeli mówię, że ktoś mnie zdenerwował, to znaczy, że ktoś jest przyczyną mojego stanu emocjonalnego. Jeżeli mówię, czuję złość, to znaczy, że ja tą złość czuję. Ta niewielka różnica powoduje, że zupełnie inaczej podchodzimy do tych aspektów emocjonalnych. Teraz, kiedy jesteśmy w relacji i tak naprawdę nie mam tutaj na myśli zupełnie nowych relacji, bo to może równie dobrze dotyczyć relacji, w których już jesteście. Kiedy jesteśmy w relacji i zaczynamy w ten sposób patrzeć na drugą osobę i zaczynamy brać odpowiedzialność za siebie, odpowiedzialność za swoje emocje, zajmować się swoimi emocjami sami, a nie przerzucać je na kogoś, czyli nie wrzeszczeć, nie krzyczeć, to przez ciebie się tak czuję, gdybyś się tak nie zachował, to byłoby inaczej, gdybyś ty tego nie zrobiła, to byłoby inaczej, i tak dalej, tylko zauważać, co się we mnie pojawia, robić wielki stop i mogłam powiedzieć, wycofywać się trochę do emocjonalnej jaskini, zrobić ze sobą porządek i wtedy dopiero wejść w jakąkolwiek rozmowę, to robi ogromną różnicę. To robi niewyobrażalną różnicę. Ponieważ nagle przestajemy być dziećmi w relacji. Nie mówię, że wewnętrznie, bo wewnętrznie zawsze będziemy mieć w sobie wewnętrzne dziecko, ale w relacji przestajemy być dziećmi. Kiedy ochłoniemy, jesteśmy w stanie zupełnie inaczej na to spojrzeć i w 100% praktycznie każda emocja, którą czujemy, jeżeli ją przyjmujemy, ona dotyczy nas. Jeśli coś nas dotyka, to znaczy, że coś nas dotyczy. Teraz ten moment, zanim się wycofamy, żeby ze sobą pobyć i zauważyć, co się w nas dzieje, jest bardzo ważnym momentem, ponieważ my możemy to zrobić w różny sposób. I możemy to zrobić trzaskając drzwiami i wychodząc, co jest zachowaniem płynącym z przestrzeni dziecka. Możemy to zrobić z szacunkiem, mówiąc, przepraszam cię, ale potrzebuję teraz 10 minut dla siebie, bo muszę dojść do tego, co się zadziało, ponieważ to, co zrobiłeś, zrobiłaś, dotknęło mnie, poruszyło, pojawiły się pewne emocje trudne dla mnie i potrzebuję ze sobą pobyć, posiedzieć. Teraz owszem, jest tak, że Bardzo często, szczególnie w takich relacjach, gdzie jedna osoba tylko pracuje ze sobą, druga strona nie zawsze jest przychylna, nie zawsze przyklaśnie na to, nie zawsze powie: o tak, dobrze, jak cudownie, kochanie, że ty pójdziesz z sobą, posiedzisz i dobrze procesujesz. Bardzo często dzieje się tak, że zamiast zrozumienia spotykamy się z ironią, z krytyką, z jakimiś jeszcze dodatkowymi słowami. I to jest kolejny krok, czyli ta odpowiedzialność, którą w sobie mamy, jest kolejnym krokiem. Teraz nie możemy mówić: ok, dlaczego ja? Znaczy możemy, oczywiście, że możemy, wszystko możemy, dlaczego my nie? Zawsze możemy powiedzieć: dlaczego ja? Dlaczego ja mam brać tą odpowiedzialność za siebie? Dlaczego ta druga osoba nie bierze odpowiedzialności? Możemy w ten sposób powiedzieć, tylko wtedy pytanie, dokąd zmierzamy. Dla mnie ważne jest to, by określić, po co ja to robię, dla kogo to robię. Robię to dla kogoś, czy robię to dla siebie? Jeśli robię to dla siebie, to dla mnie to jest wystarczające, aby zacząć inaczej patrzeć na życie i aby zupełnie inaczej zacząć patrzeć na wszystko, co się dzieje w moim życiu. I wziąć odpowiedzialność za to wszystko i bardzo mocno skupiać się na moich emocjach. Nawet jeśli druga osoba nie przyklaskuje mi, nawet jeśli się wyśmiewa, nawet jeśli szydzi, to tylko potęguje we mnie emocje i to tylko powoduje, że tym bardziej potrzebuję ze sobą pobyć. A potem wrócić i powiedzieć, co się zadziało, jeżeli jest taka potrzeba, żeby się tym podzielić, lub też nie. To, o czym wspomniałam, czyli ta różnica między relacją, gdzie jest dojrzałość emocjonalna, a relacją, gdzie jest dwójka skrzywdzonych dzieci, największa różnica to odpowiedzialność za swoje emocje. I gdyby większość ludzi tylko się skupiła na tej odpowiedzialności, w wielu przestrzeniach relacje wyglądałyby zupełnie inaczej. Ponieważ to jest coś, z mojego punktu widzenia, jest to jakby największy kamień milowy, jeśli chodzi o tworzenie relacji. Jest to bardzo trudne, ponieważ kiedy wchodzimy w taką przestrzeń, to wówczas trochę wygląda to tak, jakbyśmy odkrywali swoje serce i nie wiemy, co druga strona robi, więc wewnętrznie przechodzimy dramat, ogromny wewnętrzny lęk, bo to serce jest jak na dłoni i ta druga osoba może oczywiście różnego rodzaju słowami i niefajnymi komunikatami zaatakować nas, przez co my jeszcze bardziej będziemy czuć to, czego czuć nie chcemy. Ale to jest tylko ułamek, ponieważ w momencie, w którym to uwolnisz, skoczysz wyżej, wzrośniesz, twoja percepcja, twoje spojrzenie stanie się zupełnie inne. Dasz sobie coś, co wcześniej ci się wydawało, że mogą dać ci tylko inni. I to jest niesamowite. Ponieważ, tak jak powiedziałam, odpowiedzialność możemy wziąć tylko za siebie. I zawsze możemy mówić, to jest jej, jego wina. Dlaczego ja mam brać odpowiedzialność dlaczego tylko ja mam brać za to odpowiedzialność? Wtedy warto sobie zadać pytanie, po co to robimy. Jakże niezwykle jest, absolutnie niezwykle jest móc rozmawiać z drugą osobą, z drugim człowiekiem, kiedy wychodzimy poza krzywdę, kiedy wychodzimy poza wewnętrzne rany, kiedy mimo wszystko pozwalamy sobie otworzyć się i zrobić zupełnie inną jakość, pokazać się od zupełnie innej jakości. Mimo lęku, mimo strachu, mimo ryzyka, które to ze sobą niesie, to niesamowicie buduje. Jest to jedna z największych zmian, jakich można doświadczyć w takich relacjach. Tego wam, kochani, życzę. Dziękuję wam, że dzisiaj byliście ze mną. Króciutko, ale nie chcę tak nagle przerywać, więc pożegnam się z wami już teraz. Życzę wam cudownej, pięknej relacji ze sobą, ponieważ ta relacja, którą budujemy ze sobą, to właśnie relacja oparta na emocjach. te relacje, gdzie bierzemy w pełni odpowiedzialność za swoje emocje. Pozwalamy sobie ze sobą pobyć. To relacja, która buduje, która daje ogrom siły, która niesamowicie wznosi. I tam, gdzie się nam wydaje, że umrzemy z bólu lub emocje nas rozłożą, w rzeczywistości wzrastamy.